Dzisiejsze słowo jest już ostatnią częścią nauczania, które zatytułowałem Jak słyszeć i rozpoznawać głos Ducha Świętego. Ostatnią częścią i myślę, że ta część jest właśnie tak istotna, dlatego że ona podsumuje to wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas, a przede wszystkim chciałbym się skupić właśnie na słuchaniu dzisiaj głosu Ducha Świętego. W jaki sposób usłyszeć ten głos i w jaki sposób go rozpoznać. Pozwólcie więc, że tak w takim pięciominutowym skrócie przypomnę to, co powiedzieliśmy poprzednio na ten temat. Otóż powiedzieliśmy sobie, że każdy chrześcijanin z chwilą, gdy narodził się na nowo, otrzymał do serca Ducha Świętego, który, gdy człowiek mu na to pozwala, prowadzi go i objawia mu wolę Bożą krok po kroku, plan, jaki Pan Jezus Chrystus ma dla życia każdego z nas. Po drugie, powiedzieliśmy sobie, że Bóg przez Ducha Świętego nie objawia tego planu od razu, ale krok po kroku, każdego dnia podczas relacji, osobistej relacji, jaką mamy codziennie z Jezusem Chrystusem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w naszym życiu nauczyli się słuchać głosu Ducha Świętego. Ważne jest to dlatego, że w naszej głowie i w naszym sercu, w naszych myślach może pojawić się wiele głosów, które mogą nas zmylić i które możemy niebacznie potraktować jako głos Ducha Świętego. I pierwszym takim głosem, który omówiliśmy, jest nasze sumienie, które może nas obwiniać, osądzać nas i również naszych braci, naszych sióstr i zmuszać do postępowania poprzez poczucie winy. Powiedzieliśmy sobie, że Duch Święty tak nie działa, że On nie zmusza nas do postępowania, dlatego że jeśli czegoś nie zrobimy, to będziemy winni, ale może to robić właśnie nasze sumienie. Drugim głosem, który nas może zmylić, to głos naszego serca, a więc nasze uczucia i emocje. To, że serce nas zwodzi, wiadomo już od dawna. Salomon napisał, kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. My nie chcemy być głupi. Staramy się nie ufać własnemu sercu. A Jezus powiedział również, że z serca pochodzi wiele złych rzeczy i obrzydliwości. I kiedy nas serce może zwodzić? Serce nas może zwodzić, gdy nie słyszy głosu Bożego, gdy człowiek zatwardza swoje serce, gdy kusi Boga, wystawia Go na próbę, gdy człowiek nie zna Bożego Słowa, gdy nie wierzy w Jego działanie w Jego życiu, w takim codziennym życiu, gdy nie przyjmuje korekty oraz gdy nie ufa Bogu w życiu. Wielu ludzi, słuchając swojego głosu, swojego serca, wierzy, że to Duch Święty przemawia do nich i to może być przyczyną wielu kłopotów, które ich w życiu spotykają. Trzecim głosem, w odróżnieniu od naszych uczuć i emocji, jest głos naszego rozumu, naszego rozsądku, który opiera się na uzyskanej wiedzy i doświadczeniu życiowym. Ten głos również nas może zmylić, gdy nie jest to mądrość pochodzenia Bożego, a ludzkiego. Powiedzieliśmy sobie, że mądrość, która jest z góry, jest czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Pełna owoców sprawiedliwości i pokoju. To jest mądrość ta z góry. Nasza mądrość, nasza wiedza może nas niestety zmylić. I dwa tygodnie temu omówiliśmy sobie czwarty głos i tym czwartym głosem jest głos diabła, szatana, czy jak niektórzy mówią, kusiciela, zwodziciela. I głos ten jest realny i żywy, bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie. Czy ktoś wierzy w to, że ten głos jest, czy nie wierzy. Bez względu, czy ktoś chce słyszeć ten głos, czy też nie chce słyszeć, i tak go słyszy. To jest realny głos. To, że ktoś nie widzi powietrza, i że w niego nie wierzy, nie sprawi, że przestanie nim oddychać. To, że ktoś nie widzi diabła i nie wierzy, że diabeł przemawia do niego, nie sprawi, że on przestanie do niego przemawiać i że on nie będzie go słyszał. Tak jest niestety z diabłem. Tak więc diabeł i szatan jest realnie istniejącą istotą, istotą osobową, duchową, która skrycie, inteligentnie i z determinacją działa przeciw człowiekowi. W jego naturze leży kłamstwo, oskarżenie ludzi przed Bogiem, Boga przed ludźmi, człowieka przed człowiekiem. To ten, który
dzieli, oczernia, zniesławia, atakuje nas, nasz umysł, nasze sumienie, wpływa na nasze emocje i serce. Czyni to sprytnie, mieszając prawdę z kłamstwem. I diabeł, kusząc, stosuje różne techniki, aby zwieść ludzi, różne sposoby. Pierwszą taką techniką, jaką diabeł stosuje, jest zasianie w sercu człowieka wątpliwości co do celowości Bożych przykazań, co do tego, że te przykazania są zasadne. Diabeł mówi, czy słusznie Bóg dał wam takie ograniczenie? Czy słusznie, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Czy to jest dla waszego dobra? Więc poddaje wątpliwość. Drugą techniką jest kłamstwo polegające na tym, aby zaprzeczyć konsekwencji grzechu. Mówi, to nieprawda, że stanie ci się coś złego, to nieprawda, że spotka was nieszczęście, to nieprawda, że umrzecie, gdy zjecie ten owoc zakazany, prawda? I trzeci sposób wykorzystany przez diabła to oskarżanie Boga o brak szczerości wobec ludzi. Diabeł oskarża Boga, że manipuluje ludźmi, aby ludzie byli mu posłuszni. I kolejną, czwartą techniką, którą diabeł stosuje, są obietnice bez pokrycia. Czyli jeśli to zrobicie, będziecie szczęśliwi. Jeśli to zrobicie, będziecie jak Bóg. Jeśli to zrobicie, to nic się wam złego nie stanie, a wręcz przeciwnie, doświadczycie dużo, dużo dobrych rzeczy. I Słowo Boże uczy nas, jak rozpoznawać te myśli diabelskie i jak z nimi walczyć. I powiedziałem o pięciu sposobach, jakie możemy znaleźć w Bożym Słowie, aby walczyć z diabłem. A więc pierwszy sposób to jest ten, który pokazał nam Jezus, kiedy rozmawiał z diabłem, walczył za pomocą czego? Bożego Słowa. Walczył za pomocą miecza, duchowego miecza, jakim jest Boże Słowo. I znajomość Bożego Słowa pozwala nam odeprzeć każdy atak diabelski. Kolejne sposoby podaje nam list do Koryntian, w którym czytamy, że choć żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, ale mamy oręż, duchowy oręż, w którym walczymy i który ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim unicestwiamy złe zamysły. A więc każdy człowiek, który narodził się na nowo, ma autorytet, by modląc się w imieniu Boga burzyć wszelkie warownie diabła. To jest drugi sposób. Trzeci sposób jest, który wynika z tego fragmentu, kiedy Duch Święty pokazuje nam, że ktoś nas oskarża, osądza, wzbudza wątpliwości, podejrzenia, oczernia, kłamie czy straszy, możemy powiedzieć w imieniu Jezusa sprzeciwiam się temu i unicestwiam to. To jest duchowy oręż. Nie walczymy cielesnymi metodami, nie próbujemy się bronić, uzasadniać, że mamy rację, ale po prostu mówimy w imieniu Jezusa sprzeciwiam się temu. Po czwarte, nim unicestwiamy wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. A więc możemy modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa, gdy ktoś staje nam na drodze poznania Boga w naszym życiu, czy też w życiu innego człowieka. Również możemy się modlić i łamać to w imieniu Jezusa Chrystusa. I po piąte, mamy moc poddawania wszelkiej myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. I ten sposób duchowej walki powinien być naszą codziennością. A więc gdy mamy wątpliwości, gdy przychodzą do nas myśli, nie wiemy, skąd te myśli pochodzą, nie wiemy, jaka jest prawda, zawsze możemy powiedzieć, Panie Jezu, ja te myśli poddaję w posłuszeństwo Tobie. Możemy być pewni, że po takiej modlitwie Duch Święty zabierze te myśli, które nie są od Boga. Możemy być pewni, że po takiej modlitwie, kiedy poddamy w posłuszeństwo w imieniu Jezusa Chrystusa tą myśl, Duch Święty zabierze tą myśl. Kiedy przychodzi nam do głowy myśl, że coś złego stanie się w praktyce, jak to wygląda. Przychodzi nam myśl do głowy, coś złego stanie się twojemu dziecku. Kiedy przyjmiemy tą myśl, że dzisiaj coś złego stanie się mojemu dziecku, mamy dwie rzeczy. Albo możemy jechać po niego, jechać po dziecku i przywieźć go i chronić, żeby się mu nic nie stało. Albo możemy pomyśleć, że to diabeł nas straszy i powiedzieć, Panie Jezu, ja tą myśl poddaję w posłuszeństwo Tobie. I w tym momencie, jeśli jest to myśl od diabła, która nas straszy, Bóg sprawi, że ta myśl zniknie i zabierze tą myśl. To jest praktyka. Tak to wygląda w praktyce, żeby każdą myśl, która przychodzi do nas i mamy wątpliwości co do tego, skąd pochodzi, poddawać, zmuszać do posłuszeństwa Chrystusowi. Mamy taką moc, Biblia o tym mówi. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.
To tyle, jeśli chodzi o przypomnienie. I kolejnym, piątym głosem, który możemy usłyszeć, a nawet zobaczyć osobę mówiącą, jest głos, jaki wielu ludzi słyszało w swoim życiu, czyli głos aniołów. W Biblii znajdziemy około 300 wersetów, w których użyte zostało słowo anioł. Około 300 wersetów. Jak widzicie, całkiem sporo. Połowa z tych wersetów znajduje się w Starym Testamencie, a połowa w Nowym. A więc to nie jest tak, że aniołowie działali tylko w Starym Testamencie, a w Nowym nie działają, ponieważ połowa z tych fragmentów znajduje się w Starym i połowa w Nowym. Słowo Boże, gdy mówi o aniołach, nazywa ich synami bożymi, aniołami świętymi lub aniołami bożymi. Jak widzimy, aniołowie mają te same określenia, co ludzie narodzeni na nowo. Nazywani jesteśmy święci, tak samo. Nazywani jesteśmy Boży, a więc dziecko Boże. I nazywani jesteśmy synami bożymi. Aniołowie jako Boże stworzenia mają podobne określenia jak ludzie narodzeni na nowo. I w Dziejach Apostolskich, już po tym, jak Duch Święty stąpił na apostołów, już po tym, widzimy, że Bóg posyłał aniołów, aby powiedzieć coś do chrześcijan albo aby ich ochronić. Po tym, jak mieli już do dyspozycji moc Ducha Świętego, po tym, jak Duch Święty stąpił na apostołów, po tym, jak słyszeli głos Ducha Świętego, spotykali aniołów. Co to znaczy? To znaczy, że można spotkać anioła w dzisiejszych czasach. Bo jeśli chrześcijanie spotykali, to dlaczego nie można było ich spotkać? Mało tego, Słowo Boże mówi, że możemy ich spotkać. I w Dziejach Apostolskich czytamy, jak Filip, pełen Ducha Świętego, usłyszał od anioła, idź na drogę pustynną, która jest z Jerozolimy do Gazy, i pamiętamy, co tam się stało, spotkał eunucha, prawda? Mieliśmy wczoraj projekt Filip, a więc ta historia, kiedy to anioł wysłał go na tą drogę. I autor Dziejów Apostolskich mówi bardzo wyraźnie, Filip usłyszał głos od anioła, a nie od Ducha Świętego. No właśnie. To jest bardzo ciekawe i dlatego wierząc, że tak było, patrzymy dalej. I Korneliuszowi również anioł powiedział, sprowadź Piotra apostoła do siebie. Korneliusz również usłyszał, w Dziejach Apostolskich mamy opisaną tą historię, mówi, sprowadź Piotra apostoła do siebie. Piotr, kolejny przykład, kiedy był uwięziony w więzieniu, rozmawiał z kim? Z aniołem. Anioł przyszedł do niego i mówi, wstań i chodź. Wstań i chodź. A więc Piotr rozmawiał z aniołem i pamiętamy, jak został uwolniony, wyszedł z więzienia. I Paweł również na statku rozmawiał z aniołem. Pamiętacie tą historię? Już końcówka Dziejów Apostolskich. I mówi, kiedy była burza, mówi do wszystkich, nie bójcie się, bo tej nocy stanął anioł i powiedział mi, że nie zginiemy, ale się uratujemy. Jak widzimy, mimo że apostołowie mieli już Ducha Świętego, byli ochrzczeni Duchem Świętym, spotykali również aniołów, którzy z nimi rozmawiali. I wynika z tego, że mogli ich spotykać i mogli słyszeć ich głos. I w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 2 werset, czytamy, gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Mamy tu wyraźnie napisane, że możemy gościć aniołów. I polecenie w Słowie Bożym, bardzo wyraźne, abyśmy gościnności nie zapominali, bo możemy gościć aniołów, nie wiedząc o tym. Jaka jest rola aniołów w życiu chrześcijańskim? Autor listu do Hebrajczyków właśnie, w 1 rozdziale i 14 wersecie mówi o aniołach takie słowa. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami do posług, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami do posług, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Rolą aniołów jest nieść pomoc
dla nas, dla każdego chrześcijanina, który narodził się na nowo i dla tych, którzy mają być zbawieni. Rolą aniołów jest nieść pomoc. To jest ich rola w dzisiejszym świecie. I patrzymy na dzieje apostolskie, że właśnie taką pomoc nieśli. Piotra uwolnili z więzienia, Pawła uspokoili, że będzie uratowany on i wszyscy. Korneliuszowi powiedział anioł, sprowadź Piotra. Taką rolę pełnili aniołowie. Kiedy prosimy Jezusa Chrystusa o ochronę w naszym życiu, Pan Jezus, który jest władcą aniołów, ponieważ On jest władcą aniołów, Słowo Boże mówi, że On, Jemu podlegli są aniołowie i moce, Pan Jezus może posłać aniołów, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Ponieważ są duchami do pomocy tym, którzy mają zostać zbawieni. Kiedy ich spotykamy i usłyszymy ich głos, możemy być zaskoczeni, ale nie powinniśmy się bać. Bo anioł zawsze przychodzi z woli Jezusa Chrystusa i niesie ze sobą Słowo Boże, któremu możemy być posłuszni. Ten głos nas nie zwiedzie, gdyż jest to głos zgodny z głosem Ducha Świętego w naszym życiu. Możemy być pewni, że ten głos nas nie zwiedzie. I wierzę, że gdy znajdziemy się w niebie, to Pan Jezus pokaże nam, jak wiele razy aniołowie nas strzegli i chronili. My na tym się nie skupiamy, nie powinniśmy się skupiać na aniołach, ale powinniśmy wiedzieć, że aniołowie są i że mogą do nas mówić. To jest rola aniołów, żeby nam pomagać i żeby nas chronić. Tyle o aniołach. Nie będziemy się skupiać, ale tyle o aniołach powinniśmy wiedzieć. I szóstym głosem, który chciałbym dzisiaj omówić, jest głos Ducha Świętego, który najczęściej możemy usłyszeć jako dzieci Boże prowadzone przez Niego. Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Przekład oryginalny brzmi, ilu bowiem Duchem Boga są prowadzeni, ci są synami Bożymi. Tak więc Słowo Boże mówi, jeśli Duch Boży cię prowadzi, jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli natomiast Duch Boży cię nie prowadzi, nie jesteś dzieckiem Bożym. Bo ilu Duch Boży prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. Czy to jest jasne? Więc jeśli jesteś dzieckiem Bożym, Duch Boży cię prowadzi. Jeśli Duch Boży cię prowadzi, jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli nie prowadzi, nie jesteś dzieckiem Bożym. Zatem najważniejszym pytaniem dla każdego człowieka powinno być, czy prowadzi mnie Duch Boży? Bo jeśli tak, to bardzo dobrze. Ale jeśli nie, to jest to bardzo zła informacja. To jest informacja, która może doprowadzić do zbawienia, bo człowiek uświadomi sobie, no Duch Boży mnie nie prowadzi, prawda? Ale jeśli człowiek nic nie zrobi z tą informacją, to nawet nie zobaczy Królestwa Niebieskiego. Tak więc informacja, że kogoś Duch Boży nie prowadzi, jest złą informacją, chyba że prowadzi do nawrócenia. I teraz w jaki sposób Duch Święty przemawia i prowadzi dzieci Boże? I pozwólcie, że zanim powiem i postaram się powiedzieć może, co Słowo Boże mówi na ten temat, opowiem wam świadectwo. Otóż kilka dni temu mój sąsiad zapytał mnie, czy nie chciałbym się może z nim wybrać na grzyby. No bo on bardzo chętnie by pojechał, nie ma samochodu, ale chętnie by się na te grzyby wybrał. Wiecie, nie bardzo miałem czas, bo on proponował piątek. Nie bardzo miałem czas w piątek na te grzyby jechać, no bo pomyślałem sobie, że piątek to jest taki dzień, który chciałbym przeznaczyć na przygotowanie tego właśnie dzisiejszego nauczania. Na dopracowanie tego nauczania. Miałem już tam jakiś zarys, miałem już Słowo Boże, co Słowo Boże na ten temat mówi, ale chciałem siąść i piątek spędzić właśnie nad tym, aby przygotować to. Więc tak nie bardzo chciałem jechać na te grzyby. Ale że lubię mojego sąsiada,
No powiedziałem, dobrze, pojedziemy na te grzyby. Umówiłem się z nim, że rano pojedziemy na grzyby. I wybrałem się więc w piątek, zamiast spędzać czas na tym, co i szukać tego, co Słowo Boże mówi na temat rozpoznawania głosu Ducha Świętego. Wybrałem się na grzyby i po przyjechaniu do lasu zacząłem się modlić. I zacząłem, zamiast wypatrywać tych grzybów, zacząłem się modlić. I zacząłem prosić Pana, aby objawił mi to, co jest ważne w temacie słuchania i rozpoznawania głosu Bożego. Zacząłem prosić. Mówię, Panie Jezu, pokaż mi. I tak chodząc po tym lesie, trafiłem na bardzo piękny widok. Otóż taki duży potoczek, wodospady, które ten potoczek robił, rozbijały się o kamienie. I nawet zrobiłem kilka zdjęć, bo pomyślałem sobie, jaki wspaniały widok. Piękne wodospady, kamienie, małe, duże. I wtedy, kiedy tak patrzyłem na ten wodospad i na te kamienie, w mojej głowie pojawiła się myśl. Szukaj wyjątkowego kamienia w tym potoku. Wiecie, i w tym momencie mógłbym sobie zadać pytanie, skąd pochodzi ta myśl? Szukaj wyjątkowego kamienia w tym potoku. I miałem cztery możliwości. Pierwsza z mojego serca, tak? To, co omówiliśmy dotychczas. Pierwsza możliwość z mojego serca. A więc serce moje zapragnęło znaleźć wyjątkowy kamień, tak? Druga z mojego rozumu, a więc wiedza i doświadczenie podpowiedziały mi, że taki kamień można w takim potoku znaleźć, tak? Trzecia możliwość, diabeł chciał mnie odwieść od celu, prawda, jakim było szukanie grzybów. Chciał, abym zmarnował swój czas na czymś innym. To była trzecia możliwość. I czwarta możliwość to był Duch Święty, który chce mnie czegoś nauczyć przez tą sytuację. A więc cztery możliwości. Pierwsza, moje serce. Druga, mój rozum. Trzecia, diabeł. I czwarta, Duch Święty. Modliłem się wcześniej, aby Bóg nauczył mnie czegoś odnośnie rozpoznawania głosu Bożego, tak? I przychodzi myśl. Szukaj wyjątkowego kamienia w tym potoku. Wiecie, w moim życiu nauczyłem się jednej rzeczy. Mianowicie, że słowo od Ducha Świętego pojawia się często spontanicznie, nagle. Że po prostu ono przychodzi nagle. Tak jak właśnie ta myśl. I kiedy skupiasz się na Bożej woli w swoim życiu, bardzo ważne jest, aby nauczyć się obserwować własne myśli. I kiedy Duch Święty przemawia do nas, to na pewno towarzyszy temu Boży pokój. Boży pokój towarzyszy słowom Ducha Świętego. Więc ja sprawdziłem, czy towarzyszy mi pokój. No i co zrobić? Mamy myśl. Mamy pokój w sercu. Jak rozpoznać, skąd ta myśl pochodzi? I kolejną lekcją, którą się nauczyłem w życiu, to jest, że gdy Duch Święty mówi do mnie, kiedy patrzę w myślach, widzę, że jest jakaś myśl, kiedy Duch Święty mówi do mnie, to nauczyłem się, że kiedy tego nie rozumiem, kiedy nie rozumiem tej myśli, kiedy nie rozumiem tych słów, to co mogę wtedy zrobić? Najlepsze, co mogę zrobić wtedy, to zacząć rozmawiać z Bogiem i zacząć Go pytać. Wiele razy, kiedy doświadczałem tego, że Duch Święty przemawiał do mnie, kiedy odnajdywałem jakieś Słowo Boże w swoim wnętrzu, zadawałem Bogu pytania. Zadawałem Bogu wtedy pytania, ponieważ nie rozumiałem, a chciałem się dowiedzieć. Więc kiedy pojawia ci się myśl w głowie i chcesz ją rozpoznać, to bardzo ważne jest, aby zacząć wtedy rozmawiać z Bogiem. Wielu ludzi, kiedy otrzymuje od Boga słowo, zastanawia się, o co Bogu chodziło, co Bóg miał na myśli, co mam rozumieć przez te słowa, zamiast po prostu zadać Bogu pytanie. Bóg chce z nami rozmawiać, a nie tylko komunikować się z nami, a nie tylko wydawać nam polecenia.
Więc kiedy słyszymy Boży głos albo podejrzewamy, że Bóg przemawia do nas, to bardzo ważne jest, aby właśnie wtedy zacząć z Bogiem rozmawiać. Jeśli jest to głos Ducha Świętego, jeśli zadasz Bogu pytanie, jeśli jest to głos Ducha Świętego, to Duch Święty ci odpowie. Po prostu Duch Święty chce z nami rozmawiać. Czy to, co mówię, jest skomplikowane? Wiecie, kiedy 20 lat temu, idąc do pracy, zauważyłem na skrzyżowaniu moją żonę. Wtedy jeszcze nie była moją żoną. Ale kiedy 20 lat temu, idąc do pracy, zauważyłem na skrzyżowaniu moją żonę i usłyszałem wyraźny głos, nie myśl, ale wyraźny głos, który powiedział mi, to będzie twoja żona, to niewiele się zastanawiając, zapytałem Boga, czy to będzie moja żona, żeby się upewnić. I kolejny głos, który usłyszałem, nie myśl, ale wyraźny, słyszalny, głośny głos, odpowiedział, tak, to będzie twoja żona. Ja wtedy, 20 lat temu, nauczyłem się, że gdy dociera do mnie Boży głos, to powinienem zapytać, Panie, czy to jest Twój głos? Panie, o co Ci chodzi w tej myśli? Co chcesz do mnie powiedzieć? Więc bardzo ważne jest, żeby po prostu zadać pytanie. I wracam do mojego świadectwa. A więc gdy pojawiła się myśl w tym lesie, szukaj wyjątkowego kamienia, a ja miałem cztery możliwości, skąd ta myśl pochodzi. Wiedząc, że Bóg może w ten sposób przemawiać, zadałem Bogu pytanie, co to znaczy wyjątkowy kamień? Po prostu. Zadałem Bogu pytanie, co to znaczy wyjątkowy kamień? I kolejną myślą, jaką usłyszałem w tym momencie, po tym jak zadałem to pytanie, była odpowiedź, gdy zobaczysz, to będziesz wiedział. Gdy zobaczysz, to będziesz wiedział. Posłuszny więc tym myślom, zacząłem, zamiast szukać grzybów w lesie, zacząłem się rozglądać za kamieniami. I zacząłem iść wzdłuż tego potoku, patrząc na te kamienie. I po kilkunastu minutach, idąc tak po prostu wzdłuż tego potoku, po kilkunastu minutach widziałem, że tych kamieni tam było dziesiątki. Widząc te dziesiątki kamieni, znowu zapytałem Boga, Panie, na co mam patrzeć? No bo jedne były małe, drugie były duże, trzecie były płaskie i tak dalej. Na co mam patrzeć? I wtedy usłyszałem trzeci raz kolejny głos, który powiedział, będzie to wyjątkowy kamień, będzie to skamielina ze zwierzęciem. Wiecie, to już był konkret. To już było coś konkretnego. Będzie to skamielina ze zwierzęciem. Wiecie, kiedy to usłyszałem, to już wiedziałem, na co mam patrzeć. Więc po prostu zacząłem iść wzdłuż tego potoku, patrzeć na te kamienie i szedłem tak pół godziny. Przez pół godziny szedłem i gapiłem się na kamienie. I przychodziły mi do głowy różne myśli. Przecież to jest bez sensu. Przecież to jest bez sensu. Po co by ci Bóg miał coś takiego mówić? Ale wewnętrzny głos, który już znałem, mówił do mnie, szukaj i nie rezygnuj. I wtedy nagle zobaczyłem ten kamień. Po pół godzinie. Na wierzchu zobaczyłem bardzo wyraźne skamielinę zwierzęcia, około 25 cm. Wyraźnie głowa, tułów. Bardzo wyraźną, dużą skamielinę. Jest u mnie w domu, bo zabrałem go. Po co Pan Bóg, po co Duch Święty kazał mi w lesie szukać wyjątkowego kamienia? Wierzę, że to doświadczenie było Bożą odpowiedzią na moją modlitwę, aby pokazał mi coś ważnego w temacie słuchania i rozpoznawania głosu Ducha Świętego. Wierzę, że Duch Święty poprzez tą sytuację w piątek przypomniał mi na nowo, jak wiele razy właśnie w ten sposób do mnie mówił. Poprzez tą sytuację właśnie pokazał mi. A ja się modliłem wcześniej. Panie, pokaż mi. Pokaż mi coś, czym się będę mógł podzielić. I wierzę, że... I poprzez tą sytuację ja przypomniałem sobie, że wiele razy tak było. Że wiele razy pojawiała się w głowie myśl.
że wiele razy zadawałem Bogu pytania, po której pojawiały się kolejne myśli i Bóg odpowiadał na te pytania, aż w końcu Bóg przekazywał to, co chciał przekazać. Otwórzmy sobie nasze Biblię na 14 rozdziale Ewangelii Jana i przeczytajmy wersety od 16 do 20 i od 25 do 27. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 16 wersetu. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. I od 25 wersetu. To wam powiedziałem z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Kiedy zbliżał się czas, kiedy Jezus miał już umrzeć na krzyżu dla naszego zbawienia, Jezus przekazuje uczniom słowa o Duchu Świętym, którego otrzymają, aby był z nimi na ziemi. Jezus mówi, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Pocieszyciel, jak samo imię wskazuje, jest kimś, kto pociesza, kto daje radość. Wiecie, pierwszym doświadczeniem, którego ja doświadczyłem, ale wiem też, że wiele osób doświadczyło, kiedy rodziliśmy się na nowo, była właśnie radość. Kiedy powierzyłem Bogu swoje życie, wypełniła mnie wewnętrzna radość. I pamiętam ten dzień, gdy powiedziałem, Panie, powierzam Tobie moje życie. Powierzam Tobie moje życie. I to, co wtedy w sercu poczułem, to była właśnie radość. I Pocieszyciel, Duch Święty, wtedy zaczyna mieszkać w sercu człowieka. I warto jest pamiętać to uczucie, dlatego że nie jest ono jednorazowe. Dlatego że wiele razy, kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, odczuwamy tą radość. Po drugie, Jezus mówi, mój Ojciec da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jezus powiedział, przebywa wśród was do apostołów i w was będzie. Kiedy Jezus Chrystus mówił wtedy do apostołów, nie mieli oni jeszcze Ducha Świętego w sercu, bo Jezus używa tu czasu przyszłego. On mówi, Duch Święty przebywa wśród was, tak? I w was będzie. Czas przyszły. On przebywał wśród nich, bo Jezus był napełniony Duchem Świętym. I był z nimi. Ale Jezus obiecuje, przyjdzie taki czas, że On nie tylko będzie wśród was, ale będzie w was. I dalej mówię, wy go znacie, bo znacie Jego działanie. Bo widzieliście mnie, ale nadejdzie czas, gdy ten Duch Prawdy będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. W jaki sposób Jezus przychodzi do nas, gdy rodzimy się na nowo? Przychodzi przez Ducha Prawdy, który jest z nami w naszym sercu od momentu nowych narodzin. Jezus nazywał siebie prawdą i Ducha Świętego nazywa Duchem Prawdy. Jeśli słyszysz głos Ducha Świętego, to znaczy, że słyszysz głos Jezusa. Jeśli słyszysz głos Ducha Świętego, to znaczy, że słyszysz głos Ducha Prawdy. I ten głos będzie zawsze zgodny z tym, co nauczał Jezus. Duch Święty nigdy nie każe nam zrobić nic, co jest niezgodne z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, ja żyję i wy żyć będziecie. O jakim życiu Jezus tutaj mówi? O doczesnym czy o wiecznym? O wiecznym. Gdyby mówił o doczesnym, to by powiedział, ja żyję i wy żyjecie, tak? Ale on mówi, ja żyję, a wy żyć będziecie.
I potwierdza to 20 werset, który mówi: owego dnia, właśnie wtedy, gdy doświadczycie Ducha Świętego, poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. Relacja każdego dziecka Bożego z Bogiem jest możliwa tylko przez obecność Ducha Świętego w jego sercu. Tylko wtedy jest możliwa relacja. Osobista, intymna relacja. Jezus mówi w 25 wersecie: to powiedziałem z wami przebywając, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, co zrobi? Dwie rzeczy. Nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. Dwie rzeczy. Nauczy nas wszystkiego i przypomni. Wiecie, wielu ludzi mówi, jak super by było, gdybym żył w czasach Jezusa. Jak fajnie by było. Mógłbym słyszeć głos Jezusa. Ale wiecie, ja do końca nie jestem przekonany, czy byłoby super. Bo ile osób by słyszało? 10, 20, 100, 1000, milion? A kiedy otrzymujemy Ducha Świętego do serca, może być to wiele milionów. Ludzi, którzy słyszą głos Ducha Świętego, a więc słyszą głos Jezusa. My jesteśmy niedoskonali. Człowiek jest niedoskonały i zawodzi przede wszystkim w dwóch sprawach. Nie wie wszystkiego i zapomina wszystko z czasem. Dlatego Pan Jezus mówi: Duch Święty, gdy przyjdzie, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko. Zrobi dwie rzeczy. Nauczy i przypomni. Przypomina nam Słowo Boże, które głosił Jezus. Przypomina nam Słowo Boże i uczy nas. To są dwie rzeczy, które wykonuje Duch Święty. Wiecie, i kiedy w naszych myślach pojawia się Słowo Boże, to bardzo dobrze jest wtedy wsłuchiwać się w nasze myśli, bo być może, że w tym momencie Duch Święty przemawia do nas. Bo Słowo Boże mówi: nauczy was i przypomni. Kiedy pojawia się Słowo Boże w naszym umyśle, bardzo ważne jest, aby się wtedy wsłuchiwać. Bo być może właśnie Duch Święty do nas przemawia. Taka jest jego rola. I 27 werset mówi: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. To jest coś, o czym mówił na kazaniu Chryst tydzień temu. Pamiętacie? Kiedy Duch Święty prowadzi człowieka, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, odczuwamy wewnętrzny pokój i wewnętrzną radość, wewnętrzny pokój i przekonanie wewnętrzne. Mamy przekonanie, jeśli Duch Święty daje nam przekonanie, ale przede wszystkim daje nam pokój. Pokój wewnętrzny. I pierwszą rzeczą właśnie, oprócz radości, która towarzyszyła mi, gdy narodziłem się na nowo, był wewnętrzny pokój. Nie umiałem za bardzo go nazwać, ale wyglądało to tak, jakby z mojego życia zniknęła obawa, zniknął strach, zniknęła niepewność, a taka świadomość pojawiła się, że Bóg jest dokładnie gdzieś tutaj obok. A więc pojawił się dziwny pokój. Dziwny pokój wypełni moje serce. I każdy, kto narodził się na nowo, wie, o czym mówię. Pokój, który towarzyszy nam od czasu, jak się narodziliśmy na nowo. Ten pokój towarzyszy nam do dzisiaj. I wiecie, przez te 24 lata, odkąd narodziłem się na nowo, nauczyłem się jednej rzeczy. Im więcej myślę o Bogu i o Jego Słowie, tym bardziej odczuwam towarzyszący mi Boży pokój. Im więcej skupiam się na rzeczach niezwiązanych z Królestwem Bożym, tym ten pokój jest mniejszy. Im bardziej skupiam się na Królestwie Bożym, na Jezusie Chrystusie, na Słowie Bożym, to tym bardziej ten pokój odczuwam. Ale im mniej, to tym go odczuwam mniej. On nie znika, on jest cały czas, ale jest bardziej wyraźny albo mniej wyraźny. Jezus mówi: daję wam ten pokój. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. I pokój Boży jest dowodem na to, że Duch Święty nas prowadzi. Jeśli trwasz w Chrystusie i w wyniku podejmujesz jakąś decyzję i w wyniku podjętej decyzji stracisz wyraźnie odczuwanie Bożego pokoju i nie wraca on do ciebie ani za dzień, ani za dwa dni, to znak, że musisz przemyśleć tę decyzję w swoim życiu, bo straciłeś Boży pokój. Może być taka sytuacja. W ten sposób Bóg nas również prowadzi. Jeśli chrześcijanin trwa w Chrystusie, to diabeł może tylko na chwilę spowodować, że poczujemy jakąś strach, obawy, niepewność. Na chwilę.
Ale kiedy skierujemy swój wzrok na Jezusa Chrystusa i na Słowo Boże, to ten pokój wraca do nas. List do Kolosan, 3:15, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Niech rządzi. W naszych sercach niech rządzi. To jest polecenie, to jest przykazanie. W waszych sercach niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Boże mówi tutaj, aby w naszym sercu rządził pokój Chrystusowy, aby on był cały czas. Jezus mówi, niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. Gdy chrześcijanin ma w sercu pokój, cały świat może być przeciwko niemu. I może mówić mu, że źle robi. Cały świat. Nawet inni chrześcijanie mogą się z nim nie zgadzać. Ale kiedy ma w sercu pokój i ma Boże przekonanie, że postępuje dobrze, to nikt go z tego przekonania nie wyrwie. Wielu chrześcijan umierało za wiarę. I kiedy na arenach czy też na stosach ginęli dla Jezusa Chrystusa, w ich sercach bardzo często był pokój i radość. I ci, którzy ich zabijali, nieraz mówili, no jakie to jest dziwne, dlaczego on się nie boi? Jakie to jest dziwne? Dlaczego on taki spokojny jest? Cały świat może być przeciwko nam. Jeśli mamy w Boży pokój w sercu i wiemy i przekonanie, że robimy dobrze, to znaczy, że Bóg nas prowadzi. Nikt nie ma prawa zmuszać nas, abyśmy postępowali wbrew naszemu przekonaniu. W 119 psalmie i 125 wersecie psalmista, wysławiając dobroć Bożego Słowa, pisze: jestem sługą Twoim, daj mi rozum, abym poznał świadectwa Twoje. Czas już, by Pan rozpoczął działanie, gdyż naruszono zakon Twój. Dlatego kocham przykazania Twoje bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. Bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. Wiecie, widziałem kiedyś, jak poszukiwacz złota przepukuje piasek w strumieniu. Widzieliście? Kto widział? Widzieliście wszyscy? Jak poszukiwacz złota przepukuje piasek w strumieniu, aby znaleźć cenne grudki złota. Wiecie, podstawowymi narzędziami takiego poszukiwacza złota jest kilof, łopata, ale przede wszystkim miska o głębokości kilku centymetrów. Taka miska o głębokości kilku centymetrów. I poszukiwacz złota bierze taką miskę, prawda? Nabiera to, co ze strumienia, to, co wykopał, albo z ziemi to, co wykopał. Idzie do strumienia i przepłukuje. Wprowadza w taki ruch obrotowy tą miskę. I woda, która jest w tym strumieniu, usuwa wszystkie te rzeczy, jakieś błoto, jakiś żwir, jakiś piasek, usuwa te rzeczy w wyniku tego ruchu obrotowego, w wyniku tego przepukiwania. I na dnie zostają tylko cięższe rzeczy, zostają cięższe kamienie i grudki złota, tak? I wprawne oko poszukiwacza pośród tych kamieni, które tam zostaną, rozpozna, które jest złoto, a które są kamienie. Gdy chrześcijanin wie, czym charakteryzują się głosy, które do niego docierają, które docierają do jego wnętrza, to bardzo łatwo może odróżnić głos Ducha Świętego od innych kamieni, od innych głosów. Bardzo łatwo może odróżnić głos Ducha Świętego, który lśni jak złoto, kiedy chrześcijanin wie, jakie głosy do niego docierają i czym charakteryzują się te głosy. Kiedy poszukiwacz skarbów wie, jakie kamienie mogą go zmylić, to on się nie pomyli, bo on rozpozna złoto. Tak jak wiele kamieni jest podobnych do złota, tak głosy naszego sumienia, serca, rozumu i głos diabła mogą być podobne do głosu Ducha Świętego. Tak jak w wypadku tego poszukiwacza, kiedy on na dnie miski zobaczy kilka kamieni, będzie wiedział, które odrzucić. Kiedy chrześcijanin nauczy się rozpoznawać głos Ducha Świętego i wie, czym się różnią inne głosy, to będzie w stanie odrzucić te, które nie należą do Ducha Świętego. Będzie w stanie.
Doświadczony poszukiwacz złota wie. Tak też Boże dziecko, które słyszy głos Ducha Świętego i który rozumie, że są inne głosy, które go mogą zmylić, wie, czym charakteryzują się te głosy, może również rozpoznać. Pośród tych wszystkich myśli, które do nas docierają, może rozpoznać te, które pochodzą od Ducha Świętego. A on przemawia jak dżentelmen, z szacunkiem, z ciepłem, z miłością. Nie obwinia, nie osądza, nie oskarża, nie kieruje się emocjami i pragnieniami serca, ale Bożymi przykazaniami i Jego Słowem. Duch Święty przemawia z Bożą, a nie ludzką mądrością, która jest czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, owoców, niestronnicza, nieobłudna. Duch Święty nie podważa Bożego Słowa, nie dzieli, nie oczernia i nie zniesławia. Duch Święty, gdy mówi, daje radość i pokój do serca. Przekonuje, a nie zmusza, aby zachęcić do pełnienia woli Bożej. Co zrobić, aby ten głos słyszeć na co dzień? Przede wszystkim powinniśmy skupić się w naszym życiu na Jezusie Chrystusie i oczywiście wyznać wszelki grzech, który może nam zakłócić nasz duchowy odbiór. Po drugie, skupić się na pracy dla Pana i dla Królestwa Bożego i dla Jego sprawiedliwości. Po trzecie, nie dać się zwieść przez zwodnicze myśli z naszej drogi za Jezusem. Rozprawić się z nimi w oparciu o Boże Słowo. Po czwarte, wsłuchiwać się we własne myśli i w duchowy sposób, modląc się, poddawać je w posłuszeństwo Chrystusowi w imieniu Jezusa Chrystusa. Po piąte, dbać o to, aby Boży pokój i Jego radość były nieodłącznym towarzyszem każdego dnia. Po szóste, być posłusznym, gdy Duch Święty przemówi do naszego serca, bez względu na to, co będą mówić inni. I pytać, gdy nie rozumiemy Jego słowa, rozmawiać z Nim. Kiedy dociera do nas myśl, pytamy: Panie, o co chodzi? Nie zastanawiamy się sami, nie próbujemy dociec własnym rozumem, ale pytamy: Panie Jezu, o co chodzi w tej myśli? Po siódme, szukać Bożego głosu w swoim życiu i naszych myślach, tak jak poszukiwacz skarbów szuka złota w swoim misce. Wiele razy poszukiwacz przesiewa miskę. Wiele razy. Ile razy poszukiwacz przesiewa taką miskę? 100? 200? Setki razy. Setki razy poszukiwacz przesiewa tą miskę, aby szukać tam złota. Tyle razy w naszych myślach będziemy przesiewać nasze myśli. Tak jak poszukiwacz. Kiedy słyszymy myśli, kiedy wiemy, jakie myśli do nas docierają, powinniśmy tak jak poszukiwacz złota przesiewać te myśli. Za każdym razem poszukiwacz znajduje złoto? No nie. Tak też my nie za każdym razem znajdziemy myśli od Boga. Nie za każdym. Ale on jest wytrwały. A on szuka. Jeden dzień on szuka złota, drugi dzień szuka. Mija rok, dwa lata, a on szuka, bo jest wytrwały, bo chce znaleźć to złoto. I znajduje. Co jakiś czas znajduje grudkę. Wiele razy, gdy przesiewamy te myśli w wodzie Bożego Słowa, odrzucimy te, które nie są grudką złota. Odrzucimy te, które nie pochodzą od Ducha Świętego. Wiele razy, gdy będziemy przesiewać, odrzucimy. Nagle znajdziemy. Ta myśl była z mojego sumienia. Bo Słowo Boże mówi tak i tak. Bo obwiniała mnie. Ta myśl była z mojej mądrości. Z mojego doświadczenia. Ta myśl była z pragnienia mojego serca. Wiele razy te kamienie odrzucimy. Ale wiele razy pośród tych kamieni znajdziemy grudkę złota. I co robi poszukiwacz, który znajduje taką grudkę złota? Wyrzuca ją? Nie. Bierze i chowa, jak skarb. Dlatego, kiedy Duch Święty przemawia do nas i usłyszymy ten głos i będziemy wiedzieć, że na pewno Duch Święty przemówił, to my zachowujemy tą myśl, jak skarb.
Tak. Chowa do woreczka i nosi cały czas na sercu. Taka powinna być nasza postawa, jeśli chodzi o głos Ducha Świętego. Wiele razy, tak jak powiedziałem, okaże się, że ten kamień to będzie głos naszego sumienia, który nas obwinia. Innym razem zobaczymy, że jest to kamień naszego serca, naszych pragnień i emocji. Kolejnym razem będzie to kamień naszego rozsądku, opierającego się na naszym doświadczeniu życiowym. Kiedy indziej zobaczymy kamień, którym będzie głos diabła, zwodzący nas i kuszący do złego, abyśmy poddali wątpliwość Boże Słowo. Ale podczas tego przesiewania w żywej wodzie Bożego Słowa zdarzy się, że zobaczymy drogocenne kamienie. Może zobaczymy kamień, którym będzie głos anioła. Ale na pewno wiele razy zobaczymy cenny kruszec Bożego głosu, głosu Ducha Świętego, głosu Jezusa Chrystusa, który będzie przemawiał do naszego serca. Ten głos jest cenniejszy niż złoto i srebro. Tak jak ktoś, kto znajduje takie złoto, przechowuje go w woreczku na szyi, tak my będziemy przechowywać ten głos Ducha Świętego, który usłyszymy w naszym sercu. Bo będzie on cenniejszy niż jakiekolwiek złoto. Modlitwą codzienną naszego życia powinno być: Panie, mów do mnie. Chcę słyszeć Twój głos. Powiedz mi, co powinienem dzisiaj zrobić. Każdego dnia. Gdy zacząłem się w moim życiu modlić taką modlitwą, to zacząłem częściej słyszeć głos mojego Pana. Ta modlitwa na 100% zostanie wysłuchana, bo jest ona zgodna z Jego wolą. Ale musiałem się nauczyć rozpoznawać głos Ducha Świętego i oddzielać, tak jak ten poszukiwacz złota, oddzielać te kamienie dobre od złych. Wyrzucać te kamienie, które nie były złotem, a zachowywać tylko te, które były złotem, które były głosem Ducha Świętego. Wierzę, że Pan będzie nas uczyć, abyśmy umieli rozpoznawać ten głos. Wierzę, że będziemy mogli teraz rozpoznać głos naszego sumienia, głos naszego serca, głos naszego rozsądku i głos diabła. Wierzę, że to słowo jest właśnie dlatego, abyśmy mogli to rozpoznawać. Wierzę, że możemy się też modlić, przede wszystkim możemy się modlić, aby Pan nauczył nas badać własne myśli, przyglądać się własnym myślom, aby nauczył nas patrzeć w nasze serce i aby nauczył nas słyszeć i rozpoznawać głos Ducha Świętego. Amen. Powstajmy, aby się o to modlić. Wierzę, że Pan Jezus chce, abyśmy nauczyli się rozpoznawać i słyszeć głos Ducha Świętego codziennie, każdego dnia w naszym życiu.